Siemano widzowie, dzisiaj troszkę inny odcinek niż normalnie, ponieważ nie nagrywałem czegoś takiego, uznałem, że fajnie będzie to nagrać, ponieważ wychodzi wyjątkowa nuta ekipy, ponieważ dzisiaj jest publikacja ich płyty i po prostu uznałem, że na tą jedną nutę po prostu zrobię swoją reakcję. Nigdy nie robiłem reakcji na żadną nutę, więc fajnie byłoby po prostu zrobić coś wyjątkowego i właśnie coś takiego dzisiaj dla was nagrać. Oczywiście jutro lecimy z normalnymi filmami, więc się spokojnie nie przejmujcie, wszystko będzie tak jak powinno. Dzisiaj po prostu taki jeden wyjątkowy film, bo liczyłem na to, że może wam się też taki odcinek spodobać. A czemu by po prostu czegoś takiego dla was nie nagrać? Tyle po prostu. Zanim rozpoczniemy odcinek z reakcją, ponieważ dzisiaj reakcja nie tylko moja, ale również mojej siostry, ponieważ ona razem ze mną wystąpi dzisiaj i zareaguje na tą nutę z tego powodu, że jest ona fanką Roxany Węgel, a ona ma właśnie być jedną z osób, które wystąpią właśnie na tej nowej nucie ekipy, więc... Zobaczymy, jak mojej siostrze się to spodoba, jak jej ta nuta siądzie. Ja się nie mogę doczekać, ponieważ za chwilę jest publikacja, tak dogrywam przed odcinkiem. Jedyne, o co was mogę poprosić, to to, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. A ja nie przedłużam, lecimy z reakcją. Dobra widzowie, jesteśmy już oczywiście przy komputerze. Jest moja siostra, przywitaj się pięknie. No, tu musisz bliżej do mikrofonu i głośniej. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj jest reakcja na nutę ekipy. I dzisiaj jest ekipa, nuta już jest opublikowana, jest przed nami otwarta. Napad na bank na ficie Roxy. Lubisz Roxy? Tak. Lubisz Roxy, dlatego dla cię wziąłem do tego odcinka, żeś mogła zareagować. No i po prostu sprawa prosta, oglądamy i mówisz twoją opinię na temat tego utworu, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba. Bo jak ci się nie będzie podobało, to będzie przykro Roxy. Nieważne, przechodzimy do słuchania, jestem mega ciekaw, naprawdę. Dobra. Napad na bank, my niczym Bonnie i Clyde. Lubimy gonić marzenia, lubimy też gonić hajs. Napad na bank, nie wprowadzamy już zmian. Nieważne co będzie jutro, na siebie już mamy plan. Trochę za późno by przestać, za dużo we mnie nadziei. Nie miałem zamiaru strzelać, ale dla ciebie bym strzelił. Z życia wyciskamy nektar, bez dylematów jak Nelly. Nie miałem zamiaru szeptać, dla ciebie mogę to zmienić. Bang bang, znam cię na wylot jak Rentgen. Razem zrobimy tą pęgę, dlatego chwyć mnie za rękę. Ej, bang bang, nawet jeśli to jest błędem, biegniemy już swoim tempem. Ja nie widzę granic jak Schengen, no nie, nie. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Kradnę cię znów, to nie. Zastopuję w tym momencie, bo to nie cała nuta, jeszcze jesteśmy w połowie, ale jak na dany moment? Według mnie super. Według ciebie super? Ja powiem tak, taka nuta radiowa, bym powiedział, w sensie, że kurczę, bardziej mi się podobały poprzednie nuty od ekipy. Nie wiem, słyszałaś poprzednie nuty? Trochę słyszałaś. Mi się bardziej podobały, no nie wiem, na przykład zajebiście mi się najbardziej podobało. Jaka tam, no Trzykipa, no to jest klasyk, którego no nie można nie znać, nie? No ale... Teledysk? Chyba jeden z lepszych tutaj będzie akurat, ale... Ale muzycznie taka... Jest dobrze po prostu, ale dobra, przesuwajmy dalej. Robimy ruchy nareszcie, robimy ruchy na mieście. Patrzymy tylko na siebie, już nie patrzymy na resztę. Ludzie się gapią na ręce, ludzie wywołują presję. To bywa ciężkie, nie chcę czuć już nigdy więcej. Nowe ciuchy, nowe dziary, nowe buty, nowe plany. W wyglądzie zachodzą zmiany, lecz w środku dalej tacy sami. Ej, w internecie nowe dramy. Kto jest true, a kto jest fake, ej. Kto był tu, a kto już nie. Wiem, że razem robimy safe, więc... Najwyższy czas, ej, wiem, że to znasz, yeah. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, ej, wiem, że to znasz, yeah. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Kradnę cię znów, to nie. ze snu znów. 3:02, nie mogę spać. Rytuał gwiazd, idę tam w tan. Ja znam noc, noc to ja, dotyka mnie znów. 3:02, za oknem mgła. Chcę, żeby szła, po cichu szła, po cichu szła. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Kradnę cię znów do nieba. Choć ze mną jutra nie ma. Ukryj mi drzwi, teraz kiedy świat śpi. Tańcz ze mną, tańcz, kochaj we mgle. No, teledysk jest tu chyba jeden z lepszych, no na pewno jeden z lepszych, bo to jest naprawdę dobrze zrobiona nuta. Będziesz słuchać? Czy nie? Będziesz słuchać? No mi się nuta ogólnie podoba. Nie jest zła, jest nawet całkiem spoko. Słyszałem różne recenzje na temat płyt ekipy. Ja nie mam płyty ekipy, nie kupiłem, ale osoby, które kupiły, gdzieś tam mi się usłyszało ich opinie w internecie, no to mówią, że te najlepsze nuty już zostały wrzucone, a reszta to są takie mech, że tak to ujmę. No ale ta nuta jest dobrze zrobiona, bardzo dobrze zrobiona i uwaga, najważniejsza rzecz chyba, jest to pierwsza nuta, na której Friz nie zaśpiewał. A tak mi się wydaje, w sensie nie było chyba jeszcze żadnej. I to jest pierwsza nuta, na której no co prawda Friz był, bo był tam z tyłu, ale nie zaśpiewał. Więc myślę, że fajne w końcu przełamanie tego, że na otwarcie tak naprawdę płyty, na nucie, na której, no szczerze mówiąc, byłem pewien, że będzie Friz. Friza nie było, w sensie był, ale nie śpiewał. Więc mega props, no ogólnie mi się podoba. Ja sobie gdzieś tam pewnie posłucham później jakoś kilka razy jeszcze. Czy mi siądzie? No to jest nuta taka pod radio bardzo. W sensie nie ma szans, żeby to było jakimś hitem imprezowym. Tak jak na przykład Zygzak, czy Zajebiście, czy nawet czy Kipa. Ale... czy Chill też. W sumie wszystkie nuty były takie pod imprezki, a ta nuta jest taka typowa radiówka. No ale mi się podoba w sumie. Tobie też? Tak. Tobie też, to najważniejsze. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Taka nasza reakcja była nie jakoś pełna, z tego powodu, że nie chciałem zatrzymywać w trakcie, bo zawsze jak ja oglądam reakcję, to mnie denerwuje, jak ktoś zatrzymuje w trakcie. Tylko chcę widzieć jego pełną reakcję na to i później opinię i jakby... Tak postanowiłem zrobić ten odcinek. Mogłem zatrzymywać się w trakcie, ale uznałem, że nie będę zatrzymywać. No mam nadzieję, że tak więcej reakcji nie będzie. Po prostu to jest tak jednorazowo, po prostu robimy. Ważna sprawa, moje siostrze odblokowali Instagrama, bo straciłem do niego dostęp, ale teraz już ma, więc wbijcie do niej na Instagrama, do mnie również możecie. Linki są w opisie, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Pozdro, pa pa!